Dzień dobry. Porozmawiajmy o zarządzaniu ryzykiem. To jest bardzo ciekawy temat, o którym po raz pierwszy słyszałem, jak pracowałem w firmie Generali, firmie ubezpieczeniowej. Tam akurat zajmowałem się kwestiami IT, ale wielki nacisk był kładziony na zarządzanie ryzykiem. O co chodzi? No, ludzie kupują ubezpieczenia. I teraz, jeżeli mamy duże ryzyko tego, że te wszystkie ubezpieczenia będą chciały być wypłacone, to firma traci pieniądze więcej niż ma i wtedy firma upada. Więc ważne jest to, żeby ta cena tych ubezpieczeń i to wszystko, jak to działa, było zgodne z tym, co się dzieje w świecie. Na przykład jak są jakieś wielkie powodzie, to musimy brać pod uwagę, że takie powodzie mogą wystąpić kiedyś. Gdy są na przykład jakieś wielkie kataklizmy albo coś się złego zaczyna dziać na rynku, musimy brać to pod uwagę, zarządzać ryzykiem. Tak samo nawet w świecie IT, jak budowaliśmy data center, to też musieliśmy wziąć pod uwagę, a co się stanie w najgorszym wypadku, gdy coś będzie leciało i walnie i to się rozbije. Czy jest szansa, żeby to toczące się uderzyło w inny data center, gdzie my mamy swoje dane? I tego typu zadania robiliśmy raz na jakiś czas. I to jest taka fajna zabawa do pomyślenia. I teraz ten temat jest ekstremalnie ważny, szczególnie w tych czasach, jak to przenieść na własne życie. I musimy w swoim wypadku, ja bardziej opowiem o swoim wypadku, wziąć pod uwagę, jak zarządzamy tym ryzykiem w różnych aspektach naszego życia. Pierwszy temat, może zmienię kolor. Pierwszy temat, ja i finansowo. Mamy nasze konto bankowe, tutaj narysujemy symbol konta bankowego. Mamy nasze konto bankowe, na którym mamy trochę pieniędzy. I teraz rzecz, o której my powinniśmy myśleć cały czas, to co się stanie w chwili, gdy nasze główne źródło przychodu albo nasze pieniądze po prostu się skończą. Zarządzanie ryzykiem, żeby jak najmniej rzeczy negatywnych wpłynęło na to, co mamy w tej chwili u siebie. Patrz nasze konto bankowe. Jakie mamy rozwiązania? No możemy poszukać jakiegoś innego źródła dochodu. Możemy pomyśleć, jak mamy dużo tych pieniędzy, żeby dodać jakiś element pasywnego dochodu, może jakieś mieszkanko na wynajem albo jakaś inna rzecz. Cokolwiek, żeby w razie suszy, gdy nastanie susza, a w większości wypadków to susza nastaje raz na jakiś czas, żeby można było to odbudować. Albo najlepiej, żeby to samo się odbudowało, nawet gdy o tym nie myślimy. Ja i praca. Gdy jesteśmy pracownikiem, pracujemy u kogoś, mamy jednego szefa, jak możemy zarządzić ryzykiem, że my będziemy ciągle mieli gdzie pracować, jak pracować. Często się mówi o programistach, tak, że nagle są zwalniani z pracy, już po 5 minutach mają inną pracę. I o to chodzi, żeby też gdziekolwiek pracujemy, nie tylko zakładać, że będziemy tam pracować cały czas, bo mam też znajomych, którzy pracowali w jednej firmie naście lat i potem nagle muszą szukać pracy za o wiele niższe pieniądze, bo ich umiejętności zostały po prostu zarośnięte kurzem i już te umiejętności, które były potrzebne 11 lat temu, nie są potrzebne teraz. Więc jest ekstremalnie ważne z roli pracownika, żeby robić dwie rzeczy. Po pierwsze, uczyć się, symbol książki, i brand, budować swoją markę, żeby firmy stały do ciebie w kolejce, że chciałyby z tobą pracować. Baj, to jest dość proste do zrobienia. Robienie bloga, występowanie na konferencji, pomaganie innym, występowanie na meetupach i tak dalej. Dobra, idźmy dalej. Ja i właściciel firmy. Jestem właścicielem firmy. Jak mogę zarządzić ryzykiem tego, żeby firma, moja, jedna firma, mam jedną firmę, była w stanie działać nawet, jak się dzieje coś złego? No, bardzo prosty element. Nowe modele biznesowe. Czyli załóżmy, jeżeli mamy w naszej firmie w tej chwili coś, co robimy stacjonarnie, może weźmy kawałek, zróbmy online. Jak mamy kwestie online, może zróbmy kawałek stacjonarnie. Jeżeli na przykład jesteśmy w biznesie usługowym, może zbudujmy produkt. Jak jesteśmy w biznesie usługowym, produktowym, może też dodajmy jakieś kwestie finansowe. Więc jest wiele opcji, jak możemy zrobić nowe modele biznesowe. Ja jako przedsiębiorca, czyli mamy jedną firmę, dwie, trzy. Znowu, co możemy zrobić? No, kolejne firmy. Żeby w razie czego, jeżeli nawet jedna firma nam z naszego portfela naszych firm wyleci, no to zawsze mamy kolejne i zawsze możemy też dodać kolejne. Zawsze jest zarządzanie tym ryzykiem, co się stanie, gdy jedna z tych firm upadnie, bo też nie zawsze kontrolujemy to, co się dzieje dookoła nas. Patrz, obecna sytuacja, jeżeli oglądasz to w przyszłości, to mamy w tej chwili kwiecień roku 2020. Pamiętny kwiecień, więc te rzeczy musimy brać pod uwagę. I teraz to, do czego zachęcam wszystkie osoby, z którymi współpracuję i też co wdrażam u siebie, to jest reguła 80-20 lub 90-10. Nawet jeżeli jesteśmy w naszej obecnej pracy, tutaj, ja jako obecny pracownik i tak dalej, 90% swojego czasu poświęcajmy, robiąc to samo, co było do tej pory. Cały czas. Ale te 10%, jest to dość łatwo wykroić w ciągu dnia, to nawet nie musi być 10%, cokolwiek, kawałek dziennie, żeby móc rozwijać te kwestie związane z edukacją, patrz książka, patrz zbudowaniem marki. Gdy jesteśmy finansowo,
poświęcić te 10%, 90% dalej robimy to, co robiliśmy, dodajemy 10% w naszym dniu albo po prostu skracamy tą część, dodajemy 10% szukania nowych pomysłów, jak możemy dodać nowe źródło dochodu do naszego życia, czy może coś polecając, czy może coś sprzedając i tak dalej. Ba, sporo osób odkrywa, że jeżeli pracują w korporacji, praktycznie każda korporacja ma system polecania pracowników. I znam osoby, a może nawet ktoś to ogląda, gdzie potrafią zarabiać więcej miesięcznie z polecania innych pracowników niż pracując na etacie. Znowu, wystarczy się rozejrzeć, jest wiele ciekawych opcji dookoła nas. Patrząc ja jako właściciel firmy, 90% czasu skupiamy się na tym, jak działa firma, marketing, sprzedaż, finanse w naszej głównej firmie, naszej działalności. 10% poświęcamy na robienie nowych modeli biznesowych, szukanie nowych rzeczy, co zadziała, jak zadziała, z kim zadziała. I jako przedsiębiorca, analogicznie, 90% skupiamy się na własnych biznesach, na portfolio, 10% na poszukiwaniu nowych inicjatyw, nowych firm, które możemy zainwestować itd. I z czasem zmieniamy to, bo zauważamy, że o kurczę, to zaczyna działać. I 80% czasu skupiamy się na tym, co działa, 20% wdrażamy w nowe miejsca. I trzymamy się tego. To jest taka magiczna proporcja, której też można poczytać w zasadzie Pareto. Natomiast to, do czego zachęcam właśnie w tym modelu, to jest to, żeby ten aspekt zawsze działał. Bo teraz dużo osób widzę, że zaczyna rzucać to, co robili i zaczyna od zera robić nowe rzeczy. Przestają robić to, co działało, zaczynają robić nowe rzeczy całkowicie od zera. Zamykamy tamten temat, ten element życia, idziemy w nowe. To jest bardzo trudne, bo zazwyczaj jak coś działa, to żeby działało, potrzebowaliśmy czasu, żeby to zbudować. I teraz potrzebujemy czasu, żeby zbudować inne rzeczy, dlatego poświęcamy 80% czasu i naszego nakładu, naszej energii na te rzeczy, które działały, 10-20% na te nowe rzeczy. I w ten sposób zarządzamy ryzykiem, chociaż w minimalnym stopniu, i wtedy, gdy się dzieje jakakolwiek trudna sytuacja, możemy powiedzieć, jesteśmy na to przygotowani.